Witamy i zapraszamy na mecz grupowy. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Razem będziemy komentować to ciekawe widowisko. Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Szaleńczy atakuje obrońca. Javi Garcia. Hulk. Out dla Sevilla. Banega. Hulk. Dobra pozycja do oddania strzału. Doskonale zagrał. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Gol! Pięknie! Sevilla! To był pierwszy strzał i od razu mamy bramkę. Brawa! Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Garaj. Faul, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Idealne przyjęcie, można powiedzieć wzorcowe. Witzel. Są partnerzy obok niego.
Uderzenie w stronę bramki. To było Panu Bogu w okno. Nie takie strzały kibice przyszli tu oglądać. Przy piłce Reyes. Out. Sevilla wznowi grę. A teraz przy piłce Reyes. Sędzia odgwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Banega. Ładne dośrodkowanie. Dobry atak flanką. Przy piłce Reyes. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Mitchell. Dany. Cristito. Ależ niesamowity atak obrońcy. Przy piłce Reyes. No, z tego miejsca można strzelać. Nie będzie bramki, jest spalony. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ładna akcja. Piękne podanie. No, strzela! Nie złapał tej piłki. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Kolodziejczak. A udało mu się odebrać piłkę. Mitchell. Ależ akcja. Jest szansa! O, tuż nad poprzeczką. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Niewiele działo się do przerwy, a spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania.
Ruszyli drugie 45 minut. Czy to wykorzysta? Świetnie teraz udaremnił próbę przedarcia się napastnika. Dobra piłka teraz do kolegi. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Ależ blisko szczęścia teraz. Minimalnie niecelny. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Doskonała sytuacja Sewilli. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Out dla Sewilli. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Mamy centrę. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. No i piłka wyszła poza pole gry. Jak na to wejście obrońcy zareaguje sędzia? Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Ale znakomicie interweniuje, wyłapując teraz piłkę po strzale z rzutu wolnego. Hulk. Już blisko pola karnego. Dany. Dobra okazja. Gol. No i mamy remis. Dzięki tej bramce powrócili do gry, bowiem mamy remis w tym spotkaniu. Wspaniały był ten strzał. Można w nieskończoność oglądać takie bramki. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Hulk. Banega. Dobrze, zdecydowanie w ataku Sevilla. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Out
Sevilla wznowi grę. Banega. Uderzenie w stronę bramki. I po odbiorze strata piłki. Terżaków. Próbuje wślizgiem. Cristito. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Niewiele do końca. Spotkanie nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Terżaków. Jest remisa, zostało nam tylko 5 minut. Jest szansa na korzystanie. Wynik, ale jeden warunek. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Czasu do końca niewiele. No, wywiązkował w pole. Out dla Sevilla. Spójrzmy, atak Sevilla. Uderzenie? No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. To wykorzysta. Jest szansa. Kapitalnie bramkarz. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Sędzia ukarał zawodnika żółtą kartką i drużyna będzie miała teraz znakomitą okazję. Z tej odległości padało już wiele bramek. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. No, udało się odbić to, ale piłka wciąż w grze. Górą bramka znowu. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie. Ładny mecz zakończony remisem. I sprawiedliwy rezultat. Szkoda, że to już koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.